Siema. Po świętu Jańsku. No, nagrywaj. Co, nagrywacie jak jedzie? Tak. Po co? Na Facebooka wrzucacie później? Na YouTube. A na YouTube'a? Tak. To jeden niech z boku nagrywa, to będzie lepiej. Po co dwa takie same nagrania będziecie mieli? Tam przystaw, na bok. Nie. Jeden telefon, nie? Też wrzut mieć. Tak. Obaj mamy takie same. Jedzie. Jasne. Trzymajcie te filmy jak najdłużej, bo za 20 lat to będzie dużo warte, nie? Bo wszyscy się zmieni za 20 lat, będzie inaczej wyglądał, wiesz o co chodzi? Wiem. Taki film będzie do archiwów nasz, do IPN. I ci dadzą $500 za takie coś. No. Nagrywać, bo to nic nie kosztuje. No. Zobacz jak ja mam okulary, 1000 zł kosztują. Widziałeś okleje takie? Nie. Bez żadnej śrubki. A ty masz okulary, śrubkę masz, nie? Nie. A ja mam okulary bez śrubki. Jedyne na świecie, które nie mają śrubki. Na tułowiu są, widzisz? Na tule idę, o to. A ty masz śrubkę w swoich, nie? Nie wiem. No to sprawdź. Teraz nie mam czasu. No wiem, bo nagrywasz, ale później w domu sobie sprawdź. Ja mam najlepsze okulary na świecie. Takim czymś idzie do sklepu i koszulkę za darmo dostajesz. Chcesz? Nie, dziękuję. Nie chcesz? Nie, dziękuję. Koszulkę taką dostajesz. Jak? No dobra. Do Van Grafa pójdziesz, nie? No, fajny. To jest za 100 zł, może sobie wybrać jakąś rzecz też. W Van Grafie w Galaxy, nie? Aha. Na hasło z Libii, nie? Okej.
zaraz. Widzisz? No, widzę. Ale tutaj widzę zaraz same spadochy. SP, PK. Policje są tutaj teraz jadą. Tylko wy. No. Serdecznie pozdrawiam. A co na Oliksie? No, na Oliksie. Ja na Stolnolas. Trzeba do Oliksie, bo to do Oliksie są stawi o 6. To daleko czy to nudne będzie? Coś ciekawego trzeba nakręcić. Z Dawidem, no, na Nerlinga, a później wysiądę na robotniczej, okej? No, mama, ja będę 11:25 na robotniczej. Okej, ale ty gdzie? Aha, mama, a weźmiesz mi mój notesik? Ten nowy. Dobra, i długopis jakiś, okej? Dobra, a ty coś mówiłaś już, tak? A. Dobra, okej, dobra, pa. Mama mówi, że o 11:30 będzie. Ja już wróciłem. A, druga część. Ale fajnie się idzie. Do Smolenicina jechałeś, czy na Kołbaskowo? I tu. A
Ale nie o to chodzi, czyli na 8.3, jak jechałeś? Do Słojecina przez Stobno. Przez Stobno jechałeś? Tak. No. A ty wie, a przyjeżdżałeś przez Przecław 15? Nie. Nie, szkoda, bo chciałem go obejrzeć. A ty tam możesz? Mogę. Ja nie wiem, czy mogę. Nie. Kiedyś na pewno pojadę na Przecław 15. Ale to tylko najszybciej to pewnie w ferie. A ile czekałeś w Smolencinie na odjazd? 10 minut. To był kierowca czy Ukraińczyk? Polak. Polak? Skąd ci był? Gdzie wsiadałeś? Na Kościuszki? No, na Kościuszki. Więc pewnie dojechałeś 8 albo 7. Tak? Nie. A nie, dobrze, gdzieś 7 chyba. A wracałem na 11, bo się 12 spóźniła. No tak, no to po co jechałeś 11, jak gdzieś 11, bo do klasu radła i A, tak? Tak. Wędenska. Do mnie to trzeba jechać. A do prawej podstawowej 8-7. Co? O co chodzi? Żeby dojechać. Do mnie trzeba, jakbym musiał stąd wrócić, to bym musiał jechać na tą przystanku, jaką się nazywa. To jest Komuny Parskiej, tak? No. I bym musiał iść na Golisza, na 80 zakłady piekarnicze. Albo na Pasterską. Albo na Pasterską. Kurde, prawie nikt nie wsiada tymi tyłami. No i bardzo dobrze. No, bo mamy jak na rower. Średnio. Na Neringa pan nas wysadzi, tylko nie dyskutuj z nim, bo wieczo. Gdzie wywali i się nie puścił. Kiedyś mamy nagrane, ale mnie usunęli. Ci to mówię, opowiadałem. Opowiadałem? Nie. Nie, nie opowiadałem. Usunęli mi kiedyś kanał. No. Dlatego, że pokazywamy rejestrację samochodu. Ale teraz to prawie już nie widać, bo zrobiłem ostro. U mnie prawie w ogóle nie widać rejestracji, chyba że staje na światła. A będzie jakiś samochód jedzie dosłownie przed nami. Nie widać u mnie rejestracji. O, robotnicza 5. Robotnicza? Tak. A co mówisz robotnicza 5? Bo tutaj moja babcia mieszka. I tutaj pracowała kiedyś. A nic tego nie ma. Zlikwidowali tutaj, był urząd miasta kiedyś. Tak? Ale wiesz, że pod twoją chatą, wiesz, gdzie jest ulica Naukowskiej? Wiem, ale to nie jest pod moją chatą. A no to niedaleko, tak? No. No to tam jest firma Kamentkruz. Kamentkruz? Tak. Tak? Tak, tam produkują ubrania. Sprawdziłem to sobie na Google Maps, sprawdzę. Pisałem Kamentkruz, Google Maps. Mhm. O, ja tutaj muszę przyjechać. Tutaj dosłownie w dwa. O, Lidl tutaj przyjechał. Zobacz, autobus, bus Biedronki do Lidl. Co to będzie? Bo ja tutaj muszę przyjechać. O Jezus. Muszę się usunąć. Nie. Teraz nagrywam z pamięci telefonu. No. Mamy się po prostu na karcie. Bo będzie mieć 3 minuty przerwy. Wiecie. O nie, to jest moja stacja koszmarów. Czemu? Bobryk. Czemu? Słowacja, byłeś kiedyś w Bobryk? Byłem raz. Aha. A gdzie? Widziałeś jak tam śmierdzi? Nie. Nie czułeś paliwa? Nie. Lepiej pijesz gorzej jak tankujesz jak.
Na bytnie, no naprawdę śmierdzi, tak. To trochę jak śmierdzi. Ale to kanalizacja. Jak do kanistra, jak do kanistra. No. O, 6. Ale fajnie zapowiada. No. O, jak ja bym chciała, by coś jeszcze tutaj jeździło. Wiszesława. No ja jedna z najlepszych pętli. Kiedyś tutaj jeździło 59, nie? Wiem. Ale one wtedy nie jeździły tutaj robotniczą pięć. One wtedy jechały tam przez Chorzą, Bogumińską i zjeżdżały w dół. Na. Grochową. I tutaj podjeżdżało. Wiem. I ten przystanek dla mnie, ta pętla się powinna nazywać ze Zniego Lęcin. No, dla mnie też. Dla mnie też. Ale bo tamten przystanek jest tutaj, ja bym się słowa i się zdecydują. No. To jedno i to samo. Ale tam to tylko teraz na Wiszesława nocy. No. Wiesz, że kiedyś paproci było na żądanie? No, pamiętam. A tam jedzie teraz przez Szałowską. 58. No. Jak coś, to ja tutaj kiedyś mieszkałam. Tak? Mhm. Kiedyś mieszkałem przy Rądziłanów w Podolskiej. O. No. Nie będę mieć, co się nazywa. Taka ulica przed. Złota to była chyba. Złota to są podwórku. No to na podwórku. Okej. Okay. Liczko miałabym do ciebie. No. A jechałeś wycieczką na SP Klonowice? Tak. Co? No i co było? Ale o co chodzi? O co? Co robiłeś na tej wycieczce? Nic ciekawego. To było przez stację benzynową w jej koniec. Ja nie mogę to do samo. Słabo było. Nie, na Klonowice słabo było. Ja osiągniętym na panią miejsce, no oczywiście. Chyba 6-8. Ja przy 5 pojadę. 6-8 i później na A, tak? Albo 8-6. Ale na 8-6. Później już chyba nie zdążysz. A obiad? Ale ja mam do 5 wrócić. Znaczy pół do 3 wrócić. A. Dużo czasu jeszcze, mamy 4 godziny. Ja bym się odnieczę jeszcze na jutro, jak ci się uda, to się spotkamy. No dobra. A i u mnie będzie nowa seria na moim kanale. Jaka? Z wizytą na pętli. Możemy razem to filmować. No ale... Wiesz o co z wizytą na pętli? Ja, żeby nagrywać autobusy na pętli? Nie. Będę oceniać pętle i będę o nich opowiadać. Już mam z pętli podbór. Widzisz.
to się też zastanawia. Nie wiem. A co, byś chciał jeszcze coś nagrywać? Na pewno? Tak zastanawiam właśnie. To jakąś serię robisz? Nie, to nagrywa nie tyle. A jak ja już wszystkie linie zrobię, no to będę oceniać autobusy. Nie. Ale szkoda, że linie 55 zlikwidowali. No, zlikwidowali, no bo to jest bez sensu, po co taki kawałek? Ale nie, kiedyś jeździło pod Juchy. Nie, basen autostrada, no. Basen Górniczy. Tak, i dla mnie ludzie protestowali, żeby ta linia powróciła. Słyszałeś? No wiem, ale nie posuwam się z update'em. Tak wiesz, to nie jest takie łatwe, bo to z update'em się jeszcze to ustalisz z Adem. Z organizacją ruchu. No właśnie. Ale ja to sobie wymyślam własne rozkłady. Aha. To już ile odjeżdża po 58, tak? Aż odjeżdża 58 po. Co? Z Ringa. No to jest 58? Nie, 59. Powiedzmy, że 58 po. Kto to pojedzie? Ale co? I skąd wiesz? No nie wiem. Wcześniej sprawdzałem, co to jest. Na internecie? No. Za rękę minuty 2 lat. Na wysłuchu będzie. No dwa to nie. Ale nagram. Nie, no to jest bez sensu. Ale nagram, co się będzie dziać. A jak on będzie nagrywać tego, to wiemy, tak? No. Idziemy dalej. Nie wiem, to, ale on teraz kierowca powie, żeby wyjść. No tak mu powie. Zapytam się tutaj kierowcy, czy my mamy przejść na drugą stronę. Co to? Pytam się. Przepraszam, a my mamy przejść na drugą stronę w drogę powrotną. Chyba później się zapytasz. Dobra. O, no i chyba to... Ty. No sami nie wiem, dobra. Z kim mam? Tak, sami. Z kierowcą. Dobra, reklamówkę biorę. Mówiłam im teraz, tu nas wysadzi i musimy iść się pana wybrać. No na pewno musimy. Tak.